Halo, halo. Bună ziua tuturor. Bună ziua. Buenos días. Good morning, good afternoon. Ja chciałam wam powiedzieć parę słów na temat Rumunii. Mogłabym długo mówić, dlatego że ten temat mnie pasjonuje. Ale powiem wam parę dosłownie słów, co się działo w tym roku. Przede wszystkim, jak wiecie, ja miałam pewne przekonanie już lata temu dotyczące Rumunii, ale przez 2-3 lata badałam się, co to jest, jakie to jest zjawisko. W końcu stwierdziłam, że moje intencje są prawdziwe, nie są krzywe i zadecydowałam, po prostu podjęłam decyzję, że latem 2020 roku jadę pierwszy raz do Rumunii działać. Ja pokładam wiarę w Bogu, ponieważ jadąc z dziećmi sama tamtego lata, nie mając tam nikogo, nie znając tam nikogo, ja naprawdę nikogo tam nie miałam i nikogo tam nie znałam. Ja nawet nie wiedziałam, jak tego lata znaleźć mieszkanie, jak w ogóle się poruszać po mieście, co robić. Mi nic nie pozostało oprócz wiary. I ja uchwyciłam się tej wiary. Ja w ogóle codziennie dziękuję Bogu za moje nowe narodzenie, ponieważ stara Malwina w życiu by nie wyjechała za granicę, w życiu by nie robiła tego, co robi. Natomiast dzięki temu, że poznałam Jezusa i realnie narodziłam się z Bożego Ducha, zadecydowałam, że jadę i kładę moje życie za Rumunię. Płacę cenę, płacimy całą rodziną cenę, natomiast robię to, do czego zostałam powołana. W Hebrajczyków 11:1 to jest cytat mówiący o wierze. On brzmi: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W zeszłym tygodniu bardzo dużo mówiliśmy o wierze, dzisiaj też śpiewaliśmy o wierze. Ja z całą stanowczością i z pełną odpowiedzialnością mówię, że spodziewam się wyrywać diabłu ludzi w Rumunii, na ulicach Rumunii, budować ludzi tam oraz budować wspólnoty. I mam przeświadczenie i jestem przeświadczona o tym, że tam czynię różnicę i w każdej chwili, będąc tam w duchowej rzeczywistości, zachodzą po prostu zmiany. We mnie podczas mojego po moim nowym narodzeniu wlano we mnie życie i ja to życie po prostu uwalniam na ulicach Rumunii. Teraz tak, do takich działań. W tym roku byłam w 3 miejscach, jeśli chodzi o ulicę Klużu. Jeśli chodzi o... każde z miejsc ma swoją specyfikę, jest troszeczkę inne. Czuć inne życie, ale znaczy czuć inne rzeczy. Natomiast ja po prostu się nie wycofuję, robię swoje. Mam na koncie modlitwy nawrócenia, mam dobrych kilka na koncie modlitw o uzdrowienie, w tym parę zwrotek, że ci ludzie przyjęli swoje uzdrowienie. W większości niestety nie mam tych zwrotek, ponieważ nie mam kontaktu z tymi ludźmi. Bardzo często są to ludzie nie posiadający internetu, nie posiadający telefonów. Nie mam z nimi kontaktu tak na co dzień. Natomiast ja swoje robię, wierzę, że oni biorą swoje uzdrowienie i po prostu działam. W tym roku też chciałam zbadać kondycję kościołów, jeśli chodzi o Cluj. Zrobiłam taką wizytację, przeszłam się do kilku kościołów. Byłam w kościołach baptystycznych, a także w kilku kościołach tak zwanych tam wolnych, bez denominacji, denominacyjnych. I na początku lipca trafiłam do jednego kościoła w Cluju. Przywitał mnie pastor. Rozmawialiśmy jeszcze na progu kościoła przed nabożeństwem. I oczywiście ponadnaturalnie, ponieważ modliłam się o otwarcie pewnych możliwości, w ogóle o wjeżdżanie jakby z nowymi możliwościami, weszła zborowniczka tego kościoła, która okazało się, że tego dnia miała jakiś kryzys zdrowotny, miała jakąś zapaść, trafiła na SOR, trafiła na pogotowie, tam jej założono wenflon, ale ona chwilę tam posiedziała, jakąś tam kroplówkę wzięła, natomiast wiedziała, że o godzinie 17 w tym kościele jest nabożeństwo i stwierdziła, że ucieka ze szpitala, ponieważ jej miejsce jest po prostu podczas nabożeństwa wśród swojej wspólnoty i tam będzie, no po prostu brała swoje przełomy i rzeczy i tam zostanie uzdrowiona. Trafiła, no oczywiście ponadnaturalnie trafiła wprost na mnie i na pastora. My rozmawialiśmy w ogóle, kim ja jestem i w ogóle co robię w Clujach. I taka rozmowa, wiecie, wstępna.
I ja od razu, jak ona powiedziała, że się źle czuje, od razu jej powiedziałam, mogę położyć na ciebie ręce i ciebie uzdrowić. Pastor mi na to pozwolił, także od razu na wejściu modliłam się o tą osobę, miałam jeszcze do niej słowo wiedzy. Ona zrobiła bardzo duże oczy, że ja takie rzeczy wiem. Potem oczywiście było nabożeństwo, natomiast po nabożeństwie ta osoba do mnie przyszła i powiedziała, wiem dlaczego uciekłam ze szpitala, ponieważ ty to miałaś być i miałaś mnie uzdrowić, czuję się dobrze. To dało mi pewną możliwość usługiwania przez całe lato w tym kościele. Ja potem chodziłam do tego kościoła po prostu, żeby usługiwać tym ludziom. Też, żeby nawiązywać po prostu kontakty, nowe relacje. I to się udało, bo całe lato udało mi się usługiwać ludziom potrzebującym modlitwą uzdrowienia, słowem, a także budowałam ich po prostu w rozmowach. Byłam także w tym roku na ewangelizacji, zrobiłam taką ewangelizację trzydniową na takim międzynarodowym festiwalu, on się nazywa Untold, to jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektronicznej. Powiem wam szczerze, że tam dogłębnie zdałam sobie z tego sprawę, jak ludzie niesamowicie potrzebują Jezusa, jaka jest wielka potrzeba tego, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy nigdy się nie wycofywali, żebyśmy brali odpowiedzialność za te rzeczy, mimo że czasami może się wstydzimy, może nie chcemy wejść. Naprawdę jest głęboka potrzeba. Ja na tym festiwalu, powiem wam, z któregoś dnia wracałam tak naprawdę płacząc na ulicy, ponieważ ten festiwal to jest festiwal muzyki elektronicznej. Widziałam na tych ulicach tak zwane kolorowe ptaki, emo dzieci, ludzi, którzy się przebierali, nie przebierali, natomiast oni zakrywali, ja wiedziałam o tym, że zakrywają przede wszystkim swoje deficyty, swój smutek i swoją pustkę, którą mają bez Boga tu w środku. Ja kiedyś miałam tak samo i wiem, że tej pustki nie można niczym zapełnić, oprócz Jezusem. I byłam naprawdę przejęta któregoś dnia, że jest taka potrzeba po prostu głoszenia Ewangelii. Nie wycofujmy się z tego i po prostu róbmy swoją robotę, bo mnóstwo ludzi potrzebuje zbawienia, potrzebuje Jezusa. Byłam jeszcze w tym roku w jednym mieście, na samym końcu, w Oradei. Tam to jest zupełnie inne miasto niż Cluj. Jest jeszcze inna specyfika, jeśli chodzi w ogóle o duchowość. Ludzie byli bardziej otwarci, natomiast władze były bardziej zamknięte. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że ja trafiam na takie czasami problemy dotyczące na przykład uzyskiwania pozwoleń, ponieważ w Rumunii jest tak, że nie wystarczy zgłosić. Ja w ogóle doceniam, szczerze mówiąc, Polskę i to, że my możemy wysłać po prostu maila i to już wystarczy zgłosić i my możemy być na ulicy. W Rumunii jest troszeczkę inaczej. Ja muszę złożyć wniosek i czekać na pozwolenie. Ja muszę mieć formalny po prostu papier, że zezwolono mi w tym i w tym miejscu o tej godzinie być na ulicy i głosić Ewangelię. W Klużu już mnie znają, już się przyzwyczaili, także nawet jeśli tam coś im nie wychodzi, to ja w ogóle z determinacją zasypuję ich wnioskami. Mam taką zasadę, że jeżeli diabeł robi mi pod górkę, to ja go w ogóle zasypuję dwa razy silniej tą rzeczą. Po prostu nie ma takiej możliwości, że te rzeczy nie wyjdą. W Oradei zrobiłam tak samo. Stałam, wierzę, że w ogóle nie ma takiej możliwości, że tam nie pojadę i nie będę głosić. Władze pozwoliły mi to zrobić. Zrobiłam to w centrum miasta. Tak jak mówię, ludzie są bardziej otwarci. W przyszłym roku na pewno będę kontynuować też temat, jeśli chodzi o Oradę. Widziałam się też z bratem Tudorem. Nie wiem, czy pamiętacie z zeszłego roku. To był starszy pan, który dzień w dzień wychodzi na ewangelizację. On ewangelizuje tak zwany face to face, czyli twarzą w twarz. Siada na ławce albo wchodzi do centrum handlowego i czeka na ludzi i wie dokładnie, po prostu Duch Święty mu mówi, kogo ma zaczepić. Chciałam wam powiedzieć, że brat Tudor nadal ewangelizuje, nadal wychodzi każdego dnia. Widziałam się z nim w tym roku i powiem wam, zbudował mnie, za każdym razem mnie buduje, ale opowiedział mi też świadectwo takie o tym, że w ogóle musimy być świadomi, że są w ogóle czasy i pory na wszystko. Ja na przykład wiem, na początku chciałam w ogóle zobaczyć wszystko od razu, natomiast wiem, że są pory siania, pory owocowania i pory zbierania. Ja obecnie jestem w porze siania,
Natomiast on mnie zbudował niesamowicie takim świadectwem, opowiedział mi historię o człowieku, którego spotkał w tym roku na ulicy, usiadł na ławce, ten człowiek w ogóle sam do niego podszedł i pyta go, czy ty mnie pamiętasz? On mówi, nie pamiętam cię, być może się spotkaliśmy, być może gdzieś cię widziałam, ale nie kojarzę ciebie. A ten człowiek mówi do niego, 16 lat temu na podobnej ławce w Klużu, w centrum, głosiłeś mi Ewangelię. Ja wtedy się na nowo narodziłem. Chciałem ci powiedzieć teraz, że w tamtym momencie narodziłem się na nowo, wszedłem do kościoła, do wspólnoty i tam do tej pory służę i szerzę królestwo i sam to robię to, co ty. I mnie to strasznie zbudowało, że czasami nie widzimy nawet 16 lat, ale nasze działania robią wyłom, mają znaczenie i to się po prostu dzieje, mimo że czasami nie od razu to widzimy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że w ogóle punktem wyjścia moich wszelkich działań jest człowiek i w ogóle miłość do człowieka, miłość do ludzi. Ja jestem tam na ulicy, płacę cenę za czy rozłąkę z Tadeuszem, czy za spędzanie wakacji na ewangelizowaniu, za braku takiego, wiecie, letniego odpoczynku, dlatego że dla mnie jest ważny człowiek, dla mnie jest ważna miłość do tego człowieka, żeby on poznał Jezusa i żeby przyszedł do Jezusa i żeby mógł być po prostu, mieć życie wieczne i być uratowany. Powiem wam takie króciutkie świadectwo, któregoś razu na ulicy trafiłam na swoim miejscu, bo traktuję te miejsca, w których ewangelizuję, jako moje miejsce, jako miejsce Jezusa, miejsce ewangelizacji, to jest nasze miejsce. Tam zajmuję autorytet, ale na moim miejscu któregoś razu spotkałam świadków Jehowych. Oni mieli rozstawiony swój taki, wiecie, stojak i tam po prostu byli. I ja stwierdziłam, nie, ale to jest moje miejsce. Ja tutaj przyszłam głosić Ewangelię. Oni tutaj w ogóle, no co tutaj robią? To jest moje miejsce. Ale Duch Święty mi powiedział, zadziałaj niestandardowo. Człowiek jest na pierwszym miejscu. Człowiek. Podeszłam do tych ludzi, przedstawiłam się, powiedziałam, będę teraz głosić Ewangelię, a wy będziecie słuchać. Oni nic nie powiedzieli, przesunęli się tylko na boczek, robiąc mi miejsce i przez półtorej godziny słuchali Ewangelii, a co więcej, słuchali nawoływań do modlitw o uzdrowienie. Jak skończyłam po półtorej godziny, poszłam się grzecznie pożegnać, natomiast pani, świadek Jehowy, widziałam, że w niej się coś zmieniło. Miała uśmiech od ucha do ucha, patrzyła na mnie zupełnie inaczej niż na początku i wiedziałam, że zasiałam w tym człowieku i on będzie myślał i wiedziałam, po co tam jestem. Świadkowie Jehowie też mają potrzeby usłyszeć Ewangelii i nigdy już nie dam się w ten sposób, że to jest moje miejsce i ci ludzie nie wiadomo, co mają zrobić, odejść. Nie, oni mają słuchać Ewangelii. To było moje prywatne świadectwo, jeśli chodzi o że każdy ma potrzebę po prostu słuchania o Jezusie. Chciałam wam jeszcze też powiedzieć, że też zauważyłam, ja osobiście, to jest taka moja obserwacja, że często gdy wyłączyłam kamerę, ja mogłabym nagrywać tych filmików, to co jest w sieci, to jest jedna tam, nie wiem, dziesiąta część z tego, co mam. Natomiast ja w pewnym momencie wyłączałam kamerę, ponieważ zobaczyłam, że potrzeba człowieka jest ważniejsza niż jakiś tam filmik, dlatego że ludzie bardziej reagowali, kiedy nie było kamery i nie wstydzili się przychodzić na przykład, czy prosić o modlitwę o uzdrowienie, czy o w ogóle jakąś modlitwę, czy o uwolnienie, czy w ogóle po prostu o nawrócenie. I rozpoznałam to, po prostu w tym roku zrozumiałam, że muszę też reagować na pewne ludzkie potrzeby. Z roku na rok chciałam wam powiedzieć, że moje działania w ogóle stają się coraz bardziej widoczne dla kościołów w Klużu. Coraz więcej kościołów, na przykład na tym festiwalu Untold spotkałam dwa kościoły, które ewangelizowały. Nie w ten sposób, w który my ewangelizujemy, że stoimy, znaczy tak jak ja i wy tutaj, no w ogóle wszędzie w Polsce, stoimy na ulicy i w ogóle głosimy w ten sposób, że krzyczymy, czy mówimy przez mikrofon. Oni na przykład rozdają coś, czy ulotki, czy rozmawiają, po prostu gdzieś zagadują ludzi twarzą w twarz. Te kościoły były też w Klużu na festiwalu Untold, natomiast już wiedziały, kim jestem. Już niektórzy w ogóle gdzieś tam mnie rozpoznawali, także już zarysowałam się w krajobrazie Klużu, a będę się zarysowywać jeszcze na ulicach innych miast. I jeszcze na koniec wam powiem, że
To też jest dla mnie szkoła, w ogóle te wyjazdy są dla mnie ogromną szkołą na wielu polach, ale nauczyło mnie jeszcze jedną rzecz po prostu przywiozłam. Ja, jak wiecie, wyjeżdżam z dziećmi i wydawało mi się, że moje dzieci już znam, no bo przecież Stasia ma prawie 14 lat, Zuzia ma 12, wiem, kim są, rosną, ale ja otworzyłam się na to, bo zobaczyłam, że każdy człowiek ma swoje talenty, które w pewnym momencie po prostu my odkrywamy. I wielkim zaskoczeniem dla mnie było to, że myślałam, że znam już swoje dzieci, swojego syna, tutaj mam na myśli szczególnie. Natomiast w tym roku zobaczyłam jego ogromny talent w otwieraniu drzwi do innych ludzi. Ja wcześniej tego nie wiedziałam. On, ponieważ jest kontaktowy, podczas naszego urlopu, my mieliśmy urlop w czerwcu i na początku września, czyli na początku jakby wyjazdu i na końcu, rozpoczęliśmy urlopem i zakończyliśmy urlopem. I podczas tych obu wyjazdów Stasio, ponieważ jest otwarty na ludzi, zaczął rozmawiać z dwoma gościami, którzy z nami mieszkali w pensjonacie. Jeden okazał się naprawdę jakimś takim międzynarodowym biznesmenem, natomiast drugi, summa summarum, on otworzył mi kontakt, ponieważ po rozmowie ze Stasiem, Staś mu w tej rozmowie w ogóle wszystko sprzedał na temat naszego kościoła, jak działamy, dlaczego mamy obklejony samochód, czym mamy obklejony samochód, opowiedział w ogóle, jak wyglądają spotkania w kościele. Po prostu w 15 minut sprzedał temu człowiekowi całą wiedzę, otworzył mi drzwi, ponieważ na to diktum ten człowiek zapytał się, czy może się z nami, ze mną, znaczy z Tadeuszem, spotkać następnego dnia o 11 porozmawiać. Nie wiedzieliśmy do końca dlaczego, natomiast okazało się, że jest to pastor kościoła zielonoświątkowego niedaleko Kluży, w innym mieście, ale niedaleko. I też otworzył mi możliwości na przyszły rok, ponieważ tu po prostu się otworzyły pewne możliwości na dalsze działania. Także nieważne, znaczy nie możemy nigdy założyć, że w człowieku już wszystko jest albo taki jest, jak jest. Zawsze są w nim jakieś poukrywane jeszcze talenty, na które trzeba po prostu spojrzeć i po prostu je odkryć. Ja błogosławię fakt, że moje dziecko, mój syn po prostu mi otworzył drzwi, których ja pewnie bym sama nie otworzyła akurat w tym momencie. Także pod tym względem super. Jeśli chodzi o jakieś takie trudności, no to wiecie, to są takie trudności dotyczące życia codziennego. Przed samym wyjazdem okazało się, że do końca nie mam mieszkania. Nie mogłam w tym roku wynająć mieszkania, dlatego że Ukraińcy uciekając z Ukrainy, Rumunia też graniczy z Ukrainą, też uciekali do Rumunii. Okazało się, że w Kluży jakby wybrali wszystkie wolne mieszkania. Zresztą w ogóle jest trudno w Kluży wynająć mieszkanie na 2-3 miesiące. Tam, zresztą pewnie jak pewnie w Warszawie również, preferuje się no co najmniej na rok wynajęcie mieszkania. Ja mam takiego człowieka, który jest mi ku pomocy, który szuka dla mnie tych mieszkań, ale zaoferował mi jedno mieszkanie. Ja się spóźniłam. Za długo myślałam, czy je wziąć, czy nie. To był mój błąd, natomiast przyszłam do Boga i powiedziałam: Boże, ja w ogóle Tobie oddaję tą sprawę, ponieważ ja w ogóle się skończyłam. Ja w ogóle się skończyłam, jeśli chodzi o sprawę Rumunii. W ogóle biorę wszystko wiarą. Wierzę, że przed samym wyjazdem będę miała to mieszkanie. I po prostu oddałam to Bogu. Poprosiłam o modlitwę też dwie czy trzy osoby i wiedziałam, że ta sprawa jest załatwiona, jest okej. Oczywiście do końca prawie wyjazdu nie miałam tego mieszkania, ale stwierdziłam, jadę, w ogóle nie patrzę na to, co jest widoczne, tak? Tylko spoglądam oczami wiary. I rzeczywiście na 2 czy 3 dni przed wyjazdem zadzwonił do mnie ten człowiek, który dla mnie szuka tych mieszkań i mówi: nie uwierzysz, ale to mieszkanie, które ci uciekło, wróciło, dlatego że człowiek, który je miał wynająć, nie zapłacił zadatku. Ja nie rozumiem dlaczego, bo był zdecydowany. A ja mu powiedziałam: ale wiesz, ja rozumiem dlaczego, bo to po prostu miało być mieszkanie dla mnie i tak się zdarzyło.
Oczywiście są takie jakieś ataki diabelskie, typu atakowanie wyjść na ulicę, deszcz, zmiana pogody, ale też powiem wam szczerze, doświadczyłam ataków w ogóle na wartość, na swoją własną wartość, na znajomość języka. W ogóle w tym roku diabeł sobie ubzdurał, że będzie atakował moją znajomość języka, będzie wypisywał na przykład pod moimi filmikami za pomocą jakichś osób, że może moja znajomość jest śmaka taka, że ja nie mówię w rumuńskim, tylko w jakimś tam. Ludzie mnie wyśmiewali w pewnym momencie, ale ja w ogóle powiem wam szczerze, nie biorę tego pod uwagę. Ja diabłu zawsze mówiłam, że po pierwsze mówię po rumuńsku, mówię dobrze po rumuńsku, moja wartość jest niezachwiana i za każdym razem, kiedy mnie próbował atakować, po prostu mu mówiłam, a teraz wyjdę na ulicę i złowię jeszcze więcej osób, niż obiecuję ci to, że będzie jeszcze mocniej. Także to tyle. Ja weszłam po prostu w ten temat, płacę cenę, bo też powiem wam, trudne jest czasem rozstanie się z Tadeuszem. Ja nie jestem też samotnikiem takim, że mogę żyć i jest mi przyjemnie żyć bez swojego męża, bo go kocham i dla mnie jest to cena. Natomiast ja z Bogiem to oddaję to Bogu i dzięki temu, dzięki Bogu w ogóle jestem w stanie to po prostu przeżyć. Tylko i wyłącznie z Bogiem. Bez Boga nie mogłabym tego przeżyć. Także lecę dalej, wkładam swoją determinację, odwagę, działam pomimo, będę działać systematycznie, regularnie i biorę za to odpowiedzialność.